Serdecznie witamy wszystkich na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013-2014 w Zespole Szkół nr 1 imienia Bartosza Głogowskiego w Tomaszowie Lubelskim. Dyrektora pana Janusza Krygowskiego prosimy o zabranie głosu. W tym uroczystym dniu są z nami pan Jerzy Leszka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pani Ewelina Drus, dotychczas była przewodnicząca Rady Rodziców. I pan Tomasz Kówka, obecny przewodniczący rodziców. Już za chwilę opuścicie mój szkoły, który spędziliście tak wiele czasu i udało się na wakacje. Wszyscy mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Uczniowie, których zasypywaliśmy pracami domowymi, kartkami, innymi maturami, zdobyli nowe wiadomości i umiejętności. Dzisiaj wiecie o wiele więcej niż we wrześniu. Jesteście tym bardziej dorośli, to widać po waszym pracowaniu. Każdego dnia pokazywaliście, że potraficie sprostać coraz większym wymaganiom, które stawia przed wami zarówno szkoła, jak i czekająca was przyszłość. Serdecznie gratuluję zdobytych stopni i odniesionych sukcesów. Drodzy rodzice, szkoła to nie tylko budynek czy instytucja. Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób współpracują ze sobą dla realizacji najważniejszych celów. A celem szkoły jest nauka i wychowanie. Ani jedno, ani drugie nie było możliwe, gdyby nie pomoc i życzliwość rodziców. Dzięki temu, że rodzice rozumieją, czemu służy to, co się dzieje w szkole, możemy mówić o sukcesie uczniów. Bez pomocy rodziców nie udałoby się zrealizować wielu szkolnych przedsięwzięć. Dziękuję wam za tę pracę i okazaną życzliwość, za zaangażowanie i otwartość na potrzeby szkoły. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na tą naszą dzisiejszą uroczystość. Gratulacje składam na ręce pana dyrektora i czatu elektronicznego. Dowiedziałem się, jakie wyniki osiągnęliście na maturach, chociaż dzisiaj tych maturzystów nie ma, ale jeszcze wiem, że zgłoszą się podobania wyników. 95% zdolności jest to naprawdę wynik pozazdroszczy. Dlatego składam na ręce tutaj panów nauczycieli, jak i dyrektora, szczególne gratulacje i życzę, aby takie wyniki były co roku, a nawet jeszcze lepsze. Pan droga młodzieży, życzę z tej okazji, aby te nadchodzące wakacje, ten czas, jak pan dyrektor powiedział, długo przez was oczekiwany i ten czas najmilszy w waszym wieku, gdzie będziecie sobie mogli spędzić na łonie natury, w koleżeńskich atmosferach rodzinnych, ten czas życzę, żeby on wam przyniósł te miejsce radości, zadowolenia, satysfakcji i pokonał wasze akumulatory na przyszły rok, żeby klasy drugie pobiły ten rekord. Tegorocznie klasy trzeci, będąc w klasie trzeciej, klasy pierwsze dorównywają wam wszystkim i żeby nabór uczni w przyszłym roku, czyli w 2014-2015 do waszej szkoły jak największy, to połączyło się i z zatrudnieniem nauczycieli, a co za tym idzie z życiem, podniesieniem poziomu życia was wszystkich. Także dziękuję raz jeszcze, życzę dużo, dużo satysfakcji zarówno gronu pedagogicznemu dyrekcji, a wam, droga młodzieży, dużo radości i przyjemnych wakacji oraz dużo, dużo słońca do wam. Prosimy o zabranie głosu odchodzącej z funkcji przewodniczącej Rady Rodziców, panią Ewelinę Rus. Panie dyrektorze, szanowne grono pedagogiczne, drodzy uczniowie, ja mam dzisiaj wielką przyjemność gościć tutaj już po raz ostatni. Dla mnie przyjemność, bo ukończyłam, że tak powiem, swoje 10 lat szkoły, a z państwa strony chciałabym zazwyczaj zapamiętana jako osoba, która starała się przynajmniej wspierać naszą pracę. Dzień dzisiejszy jest dniem zakończenia roku szkolnego i na pewno z tego miejsca chciałabym po raz kolejny podziękować całemu gronu pedagogicznemu.
za tak trwałą pracę, za to wsparcie dla rodziców i dla naszych dzieci. Życząc Państwu sukcesu na kolejne lata, spokoju w pracy, a na najbliższe wakacje oczywiście w pożytku. Młodzieży oczywiście dołączam do poprzedników. Życzę przede wszystkim udanych wakacji, bezpiecznych, no i tych przyjemnych powrotów po wakacjach. I uczynię teraz proszę swoje prywaty, ponieważ ja już kończę, to szczególnie chciałabym podziękować panu dyrektorowi, jak i pani Basi sekretarce, która bardzo nas też wspiera i pomaga, całej administracji i obsłudze za tą współpracę. Mam nadzieję, że moi poprzednicy na pewno będą się starali również podtrzymywać naszą współpracę na takim poziomie jak do tej pory. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dyrektorem Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Kowalskiego i Tomasza Wielkowskim gratuluję odpalenie w Łódźcze wysokich wyników na Łódźce oraz składają podziękowania za nowe reprezentowanie szkoły w roku szkolnym 2016-2014. Składamy wyrazy uznania za systematyczność i konsekwencję w dążeniu do zamierzonego celu. Życzymy kolejnych sukcesów w dalszym etapie kształcenia. Prosimy o wystąpienie uczniów z najwyższą średnią 5.0 i powyżej. Są to Alicja Kowalska z pierwszej lekcji. Anna Stolowska z pierwszej lekcji. Robert Budowacka z pierwszej lekcji. Martyna Babiska z pierwszej lekcji. Klaudia Strzyska z pierwszej lekcji. Tomasz Szwarka z klasy pierwszej A. Amanda Żółc z klasy pierwszej A. Michał Zerma z klasy pierwszej B. Katarzyna Rosu z klasy pierwszej C. Edyna Jacek z klasy drugiej A. Karolina Kraszewska z klasy drugiej A. Kinga Kowalewicz z klasy drugiej A. Ewelina Kraszewska z klasy drugiej A. Łukasz Krasiewicz z klasy drugiej C. Oraz Weronika Kowalska z klasy drugiej C. Zapraszamy panią Ludwigę w imieniu Magdy Góry, która była w tym roku szkolnym najlepszą uczennicą naszej szkoły. Warto było przyjść tutaj? Dziękuję bardzo. Robert, gratuluję. Jeszcze przed tobą parę książków będzie do góry. Dziękuję. Ja ci będę jakoś pomagał. Dziękuję bardzo. Trójka. Ale? Nie, bo się nie uczę. Właśnie tak patrzę. Ciebie muszę, więc znam. Tak, to tak samo. Gratuluję. Wszyscy od mojej pary. Dziękuję bardzo. I to gratuluję. Kasia. Kasia. Zawsze sukcesy. Edyta Jacek. Jacek Edyta, czy Edyta Jacek? Gratuluję. Karolina Maria, Karolino Mariu, gratuluję. To pani robi, pani Kingo. Gratuluję. Ewelinka, gratuluję. Mamy tu kogoś do pomocy? No, Łukasz. Rozumiemy się chyba bez słów. My humaniści. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Dobrze to wygląda. Dobrze?
Klaudia? Czy to Klaudia z drugiej, pierwszej A?
sierpa, pani za Arko już pani zostawi. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1 imienia Bartosza Góreckiego w Tomaszowie Góreckim dziękuję za pracę związaną z uruchomieniem i budową strony internetowej szkoły oraz przygotowaniem technicznym uroczystości szkolnej. Prosimy o wystąpienie Tomasza Marszera i Szymona Jana. Za pracę związaną z przygotowaniem technicznym dziękujemy również Adrianowi Dugeniowi, którego również zapraszam. Moi drodzy, o wydarzenie powinno po prostu panu Halina Radejka i dobrego ducha naszej szkoły. Zapraszamy na kamienie. Kiedy pani dzisiaj jeszcze? Ładnie jestem się. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1 imienia Bartosza Góreckiego w Tomaszowie Góreckim dziękuję za godne reprezentowanie szkoły w Polsce Sztandarowej. Magdalenie Mirot, Ewelinie Romanowskiej, Marcinowi Nowakowi, Katarzynie Bartosik oraz Łukaszowi Łukasiewiczowi. Dziękujemy to Marcinowi. Dziękujemy. Tak i? Prosimy o wystąpienie laureatki konkursu Czytą po lubię Alicję Uchowiec, Klaudię Łącką, Dominikę Matusza oraz Patrycję Stołczów z klasy pierwszej B oraz Katarzynę Rosą z klasy pierwszej C. Gratuluję pierwszego miejsca w konkursie i gratuluję wytrwałości również. Także proszę bardzo, to jest na gratulacje. Gratulacje. Gratulacje dla ciebie. Taka jak sobie się zażyczyła. I wytrwałości również gratuluję. Teraz również gratuluję pierwszego miejsca tradycyjnie. Proszę bardzo, nagroda specjalna tak zwana. Proszę bardzo, również gratulacje. Pierwsze miejsce i za to, że jeszcze wytrwamy do końca. I każda osoba. Mam nadzieję, że się dziękuję. Gratuluję. Drugich klas najwięcej przeczytałaś. O, także gratuluję. Dziękuję bardzo. To jest grota nagroda. Dziękuję bardzo. Ada, a to było dziękuję. Wspólnie z tatą się podzielić nagrodą. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wszystko. Dziękuję za herbatę.
klasy drugiej B, Marek Małgorzata oraz Marek Kulowa. Z klasy drugiej C, Kółkowska Sylwia. Z klasy drugiej D, Helsa Miller, Szabara Pałina, Nowa Kowalski, Kopernian oraz Wyszyński Mateusz. Zapraszamy. Zaproszę Panią Marzenę Tytymana Krzysztofa Kulowa. Bilet? Bilet. Będzie, Boże. Boże. Mam 8 lat.